dzisiejszym odcinku 48 graczy będzie chowało się w teatrze, ale nie będzie to taki zwykły chowany, ponieważ będzie to chowany przebierany. Naszym zadaniem jest jak najszybsze odgadnięcie, za jaki przedmiot się przebrali i ich odnalezienie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, subskrybujcie ten kanał, no i oczywiście wpisujcie kod w sklepie Evela. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj 50 widzów, którzy będą się dzisiaj chowali w teatrze. Także wy widzowie możecie iść się chować. A jeśli wy chcecie zagrać na tej mapie, no to bronię będziecie mieli tutaj. Tutaj będziecie musieli kliknąć, a kod do mapy widzicie na ekranie. Także dajemy 2 minutki i szukamy. I Rafał, jak myślisz, pójdzie nam dobrze? To więcej osób znajdzie. Miejscówka jest teraz bardzo mała, więc będzie bardzo łatwo dla nas. Mam nadzieję, że po prostu znajdziemy wszystkich bez żadnego problemu. Z tego co widziałam, tutaj parę osób jest z lampami, także zwracajmy uwagę na lampy. 5 minutes later. Widzowie, czas minął, więc przechodzimy do szukania. Ja oddaję oczywiście Eweli pole do popisu, niech tutaj nam kogoś znajdzie. Dobrze, w takim razie przejdźmy. Tutaj zobacz, taki kosz, taka lampa, stoją tak przy ziemi. I proszę bardzo, 2 punkciki dla Eweli. W ogóle chcecie, żebyśmy rywalizowali ze sobą z Rafałem w jakimś odcinku, to możemy tak zrobić. Ktoś tam biedny nie może wyskoczyć. To zrobi więcej fragów, ale właśnie tutaj w tym trybie. Jak ja miałabym się chować, to ja bym się przebrała za tą barierkę i tutaj stanęła tak wzdłuż tej ściany. No to ja strzelam w tą barierkę i okazuje się, że no... To nie typ. Nikt na to nie wpadł. Ale Ewela, chodź za mną, bo ja ci muszę oczywiście coś pokazać. Także zapraszam za mną. Tutaj mamy oczywiście licznik i 46 osób wraz z nami jest do znalezienia. Tu będziemy sobie sprawdzać. Ja myślę, żebyśmy wyszli, Ewela, tutaj na górę, bo tutaj niektórzy, jak widać, cały czas robią sobie... Jajca! Jajca. Proszę tutaj nie uciekać, nie przechodzić już. Mam osobę, tu się schowała. Myślała, że ucieknie przede mną, a ten trolik, co? Ta lampka na stole to też pewnie ktoś. Myślałam, że nie. Ewela, dobrze ci dzisiaj idzie. Ja wiesz co, ja bym sprawdził tą lampkę i tą lampkę, bo kiedyś na odcinku było tak, że ktoś się schował właśnie na lampce, a w sumie na lampce, a nie lampką. Dobra, Ewela, zapraszam za mną. Sprawdźmy, dobra, mam pierwszą osobę, mam osobę numer 2. Kosz niestety nie jest, a tutaj ta szafeczka, lampeczka. O, tu już tutaj się nikt nie schował, dobra, także idziemy do następnego pokoju. I tutaj czy... W ogóle nie róbmy takich strzałów, tylko... Ej, widziałaś? Widziałaś, jak spadł ziomeczek? Ej, tu jest taka lampka i ja w ogóle nie zwróciłam na nią uwagę, tu jest typek. No, 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 ona spadła po prostu z góry i jeszcze tu jest jeden, patrz, o. I tu jest jeszcze jeden, patrz. Wszyscy tu się w tym pokoju schowali, a ta skrzynka? To też typek. A sprawdźmy jeszcze tą skrzynię, ta skrzynia już nie. No to jest mega ciężka miejscówka dla widzów. Dlaczego? Bo ona jest bardzo mała, jest bardzo mało propów do chowania się. Trzeba było jakiegoś takiego, jakąś monetę zostawić dla nich, dla jakiegoś takiego, wiesz, 200 IQ, co by ją znaleźć i by wygrał odcinek. Patrz na tych ziomeczków, co tu się w ogóle dzieje? To jest pierwsza osoba i druga. Ale to na ścianie, to ja myślałam, że to jest naprawdę tak wbudowane. Wiesz co? Podejrzana jest... O! Krzesłem był! Popatrz tutaj. Wydaje mi się, że to jest ziomek. Obstawiasz? Ile dajesz, że to jest ten ziomek? Nie, ja obstawiam, że to nie jest ziomek. Dobra, ty tu byłeś i widziałeś. Nie, no nie widziałem, no byłem... Tak się zastanawiałem po prostu. A jeszcze tego kwiatka? Dobra, ten kwiatek to nie. Dobra, chodź za mną, Rafał, bo mi się wydaje, że tu pod schodami ktoś się schował. I nie, nikt się nie schował, ale tutaj automaty. Automaty, kosze, te kosze. Na pewno ktoś jest koszem. No i mamy tutaj... Patrz, i za koszem jeszcze lampka. 2 osoby, kokoska, za to jakiś typek. O, siema. Prawie cię wyeliminowałam. A czy ty widzisz Ewela tutaj? Tak, na automacie to. A wydaje mi się, że coś jest pomiędzy, ale chyba nie, ale tu... Ej, ale w ogóle za co ten... Ziomek, wyjdź na chwilę stąd, ty, no. Aha, to jest ten napis. To jest dobre. Ej, to ja tu przechodziłam i ja w ogóle go nie widziałam. Ale musiał się stresować wtedy. I wydaje mi się, że tutaj za dużo jest krzeseł. Ha! Patrz. Wiedziałam, że coś tutaj nie gra. No miałaś rację. A chodź, Ewela, jeszcze na chwilę za mną. Sprawdźmy, ile osób udało nam się już znaleźć, dobra? Sprawdźmy, ile mamy jeszcze do znalezienia. I mamy tutaj 26 osób jeszcze. W sensie bez nas to 24. Więc teraz pora na tą lampkę, bo to jest typek. Pora na te śmieci, bo to nie jest typek. Ale pora... Przecież ja to słyszę, Rafa. Wiem, ale nie widziałaś, jak on się otworzył na twoich oczach. Ale właśnie miałam mówić, że tutaj właśnie krzesłami na pewno... Ile tu było krzeseł? Dwie osoby koło siebie, on ucieka tym krzesłem. A czekaj, jeszcze to. Co? Tutaj wszyscy to są krzesła. 3 osoby koło siebie. Tu pewnie... Nie. No, come on. Tu pewnie większość osób to są właśnie... Tu jest jeszcze ziomek, no musimy Lukiego. A tam jedno krzesło zwiało, ja myślałam, że to on, a tutaj stało krzesło i zwiało. Ale jeszcze na stole są takie karteczki i tymi karteczkami mogą być ludzie. Wiesz co, stół jest chyba cały, także za karteczkę się nie da przebrać. Ale Ewela, chodź tutaj na chwilę. Zobacz, co my tu mamy. Obstaw, czy to jest ziomek. Dawaj, jest czy nie? Obstawiam, że...
Miałby 200 IQ, to jakby to był ziomek. Skąd on takie coś wziął? Nie mam pojęcia. Ten obraz, patrz. Patrz obraz. Uuu, i to może być coś z tego? Nie, jednak nie. Ale to było dobre, co? Gdzie on był? Właśnie on tak przyszedł do nas po prostu, chyba się poddał. Dajmy mu szansę. Damy ci szansę, dawaj, idź się przebierz. A myślisz, że ta lampka to jest ziomek? Ziomek. A myślisz, że to śmieci? Nie, strzelałam chyba do nich już. Nie, tutaj to ja do innych strzelałam z drugiej strony, ale dobrze. Dobra, Ewela, zapraszam za mną. Tutaj jest za dużo tego. I teraz znowu, zabawmy się. Ewela, obstaw który stolik. Możesz wybrać jeden tylko. Strzel. Czekaj, krzywo stoi ten. O, ten, co się kręcił. A, nie mogę go. Mam go, lecimy dalej. Tutaj są barierki i wydaje mi się, że ta barierka... Czyli on zabrał tą barierkę stąd po prostu. A tu byliśmy w środku? Byliśmy. Te obrazy też musimy. W ogóle zostało jeszcze chyba 14 osób. A tutaj? A tu wychodziliśmy. Właśnie wyjdźmy jeszcze zobaczyć, czy ktoś tutaj nam nie oszukuje. Ale chyba... O, no i proszę. No i proszę, no i proszę. No mamy oszusta, widzowie. Kolego, zapraszam za mną, chodź. A to ten, co był u nas. Olika, pozdrawiamy. Czy my już byliśmy na każdej miejscówce? Tu się idzie jakoś do góry, czy coś? Wiesz co, wydaje mi się, że byliśmy chyba wszędzie. Chociaż przejdźmy to jeszcze raz. Lampka? Nie. No to w takim razie już się robi tutaj niebe, nie. Ej, ten kosz to typek... Nie. Jak my wcześniej wyszliśmy do góry? Ej, tu był ziomek, tym koszem właśnie. Ale musimy sprawdzać dokładniej te kosze. Bo te kosze są trollowane. Ja sprawdzam tutaj te automaty, bo mi się wydaje, że za tymi automatami ktoś się pokampił. Ej, ziomek był za tobą krzesłem, a tu już ktoś był tym krzesłem wcześniej. A tu jest krzesło, patrz! Pod schodami sprawdźmy jeszcze, bo oni zmieniają też miejscówki, musimy pamiętać o tym. Mi się wydaje, że my tutaj jeszcze gdzieś... A tu jest tak mało, to tylko ta... Ta miejscówka rzeczywiście jest bardzo mała. I co, jeszcze my kogoś nie zauważyliśmy? No, jeszcze ktoś tutaj jest, tylko pytanie gdzie? O, czekaj, byliśmy tu, w tym miejscu. Patrz, tu jest lampka, okej. Okay. Oni się chowają za tymi rzeczami. To mi się wydaje, że tutaj za tym biurkiem, czy gdzieś? Nie, tutaj nie będzie. Dobra, tutaj górę wydaje mi się, że mamy czystą. Tutaj jest ziomek, patrz. Proszę bardzo. Czemu on tam był? No lampą. Dobra, górę mamy chyba czystą. Zostało nam gdzieś pewnie 10 osób, to i tak... Oni gdzieś tam biegają, skubani. Cię wydaje, że ten kosz... Tak, my go ominęliśmy, czy on tutaj strollował? Tu stał kosz. Ja nie wiem, może niektórzy pozmieniali miejscówki. Dobra, musimy teraz zrobić tak, że musimy tutaj poeliminować właśnie te rzeczy. Czekaj, ktoś jest tym krzesłem? Nie, myślałem. I krzeseł tu było trochę za dużo, tak mi się wydaje. Powinny być chyba po 4. Patrz na to. Co? No, XD. Co ty gadasz? Ej, to jest dobra kryjówka. Ile osób nam zostało? Zostało nam 6 osób do znalezienia. To jest tak dużo. Dużo, no, dużo, jak na taką małą miejscówkę. Ja tutaj lampy strzelam, te obrazy. Ktoś może by na przykład jakiś obraz gdzieś położony. Ej, a to? Tak, mamy tutaj ziomka. Ja bym jeszcze właśnie te barierki posprawdzał dokładniej, bo ktoś faktycznie tu może być. Patrz, Rafał, my tutaj ominęliśmy ten pokój. Ucieka, ucieka! Ej, w to się nie dotrafić. Jonius. Dobra, mam go. Co za skubaniec. Właśnie my tutaj ominęliśmy ten pokój i tu mi się wydaje... Tak, mamy tutaj jeszcze jedną osobę i tu mi się wydaje, że ktoś tu jeszcze będzie. Ej, to zostaje 3 osoby. Gdzie oni są? Musimy pamiętać o tej białej tabliczce, że... On, tu ktoś może być tą białą tabliczką po prostu. Tutaj u góry już nie ma już w ogóle miejsca, gdzie by się ktoś mógł schować. Ktoś biega, to ty? Ej, a no nie, to już ta lampka nie, to nie ja. Ej, tu jest tabliczka biała, Ewela. I była tu tabliczka, w tym miejscu dokładnie. To ja tu byłam. Musimy na tą białą tabliczkę uważać, no bo to jest... Czyli zostały 2 osoby, tak? Czy? Tak, zostały 2 osoby do znalezienia, czyli jeszcze jedna i odkryjemy miejscówkę. Jest! Gdzie... Barierką tutaj był, czyli ostatnia osoba. Wyeliminuj mnie. I sprawdzimy po prostu, gdzie jest ostatni. Ja sobie tutaj zmienię na tego ziomeczka. I... Ej, barierką! To koło mnie tutaj był! Tutaj! Czyli najciemniej pod latarnią, zobaczcie. Krusty Idol.